Słuchaj, zaraz startujecie. Musisz wygrać te zawody. Rozumiesz? Wyścigi to jest coś brutalnego, rozumiesz? Tu się liczą pieniądze, ale nie możesz doprowadzić do kontuzji. Pierwsza moja zasada to jest nie doprowadź do kontuzji. Ojejku, chyba na hali zabrakło prądu. O, i już jest. Pierwsza zasada to jest nie doprowadź do kontuzji. Druga, wygraj i nie bij. Okej? I wtedy masz wygrać. No dobra, dobra. Travis jest szybki, pamiętaj. A ty, Iga, masz go nie bić. Nie bić. Dobrze. Karolina, czy ja wygram? Czy Shimano jest szybki? Słuchaj, Shimano jest bardzo szybki. Na pewno wygrasz. Masz się bardzo postarać. No dobrze, postaram się. No, tylko pamiętaj. Masz nie doprowadzić do kontuzji i masz wygrać. Okej? Shimano jest szybki. Musisz dać siebie wszystko. Dobrze, dam siebie wszystko. Pamiętaj, Rafian nie przebijesz. Rafian ani Mustanga też nie przebijesz. Niedługo przecież, pamiętasz, mieli biec. Klacz przeciwko Gierowi? Nie wiem. Kiedyś byłam w tamtej stajni. Rafian wygrywała ze wszystkimi, nawet z Ogierami, ale takim troszeczkę, wiesz. A jest w sumie taki koń, który mógł się zmierzyć z nim. Ale to kiedy indziej będzie. Jest to Mustang. Stoi u nas w stajni. Jakbyś nie wiedziała. Wiem doskonale o tym. Dobra, może dosyć tych pogaduszek? No właśnie. Może wprowadźcie, albo się przygotujcie. Ja tak naprawdę... A ty może nic nie gadaj, bo ja wprowadziłam swojego konia już do boksu. Wprowadzamy już konie do boksu i koniec. Już tylko muszę domknąć. Okej. Pewnie gotowy. Masz się wydać wszystko. Dobrze. I do biegu. Przygotować się. Woohoo! Wygra! Shimano, nie! Wygra! Travis, woohoo! Przygotować się. Do biegu. Bomba w górę! I ruszyły! Shimano jest na prowadzeniu. Za nim biegnie Travis. Po prostu już bardzo szybko biegną. Niestety coś się stało. Shimano się zatrzymał. Stój, stój, Shimano! Zaczął się tarzać, nie wiadomo o co chodzi. Travis ma większe szanse na wygrywanie. Jejku, spadł! Travis nie wie o co chodzi. Zatrzymał się i czeka na uczestnika. Jednak Iga się podnosi i biegnie do swojego konia. Wsiada szybko i rusza. Chociaż Shimano jest na prowadzeniu. Dalej cały czas biegnie. Shimano przed Travisem. Shimano zwolnił. Biegnie po zewnętrznej, próbuje go wyprzedzić. Travis biegnie szybciej o dwie długości. Bardzo szybko. Bardzo szybko biegną. I ostatnia prosta. Nie wiadomo, kto wygra. Biegną w łeb koło siebie. Shimano biegnie co tchu, ale niestety jest dwie długości mniej. Niestety Travis cały czas biegnie. Travis próbuje troszeczkę szybciej. Shimano biegnie po zewnętrznej Travisa strony. Niestety Shimano biegnie zbyt wolno, żeby wygrać. Travis bardzo szybko biegnie, ostatnia prosta. I Travis wygrał trzema długościami. Shimano dalej biegnie. Przekroczył linię mety. Wygrał Travis. Ej, Travis, nie, Shimano. Wiedziałam, że dasz z ciebie wszystko. To ci dopiero. Oż, proszę, oto pierwsze miejsce dla Travisa. Prosimy o dosyć duże brawo. Brawo! A drugie miejsce zajął Shimano. Prosimy o brawa! Jeszcze będzie druga część zawodów. Prosimy o wielkie brawa! Wszyscy się chyba cieszą, że wygrał Travis. Ja to się nie cieszę. Ja wolałabym, żeby wygrał Travis. Albo nie, Shimano. Bardzo cieszę! Dlaczego Shimano tak niespokojnie stoi? Przejdź się proszę kawałek, Sara. No przejdź się. O nie, Shimano ma kontuzję. Mówiłam i z nami nie ma żartów. Ja wygrywam zawsze. Au, nie popychaj mnie. Zobaczysz, w skokach ja wygram. A w ujeżdżeniu? Jeszcze nie wiem. Trudno. Wyścigi to brutalny sport. Większość koni, jak biegnie, staje na jedno kopyto. Stoi na jednym kopycie.
Bardzo często dochodzi do różnych tragedii. W tym sporcie liczą się tylko pieniądze. Niektóre z rybaki już w tak młodym wieku łamią sobie nogi. Przez takie właśnie głupie bieganie. Przykro jest patrzeć w pusty bok z konia. I potem się użalewać nad koniem. Dbajmy o swoje konie. Szanujmy ich nogi, jak biegają. Cały ciężar konia, jak cwałuje, spada na jedno kopyto. Dlatego nieraz dochodzi do jakichś wypadków. Trzeba uważać na swoje konie. Nie można tak robić. Co z tego, że się zajmie pierwsze miejsce? Które konie, a nawet kucyki, kończą karierę bardziej wcześniej. Nie można na takie coś pozwolić. Pomóż i wspieraj konie.